Konrad Szewczyk, uczeń licealnej 3D, kilka tygodni spędził w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym. Po zakończeniu terapii próbuje wrócić do normalnego życia. Jednak niektórzy uczniowie wciąż traktują go jak niezrównoważonego i nie chcą się z nim kolegować. Jarek, poczekaj. Ej, bo mamy na za tydzień pracę z polskiego. No i co? No i w sumie spoko byłoby się zobaczyć w weekend i ją napisać, nie? Słuchaj, zrobimy tak. Napiszemy ci, co masz zrobić, a potem jakoś to wkleimy do reszty pracy. No ale dobra, ale w sumie spoko by było, jakbyśmy się zobaczyli i od razu byśmy o tym pogadali. Szewczyk, nie chcemy się z tobą widzieć, okej? Okay? Damy ci znać co i jak, ale nie gadaj z nami. Weź spada. Konrad, wszystko w porządku? Tak, znaczy się... nic się nie dzieje. Słuchaj, jeżeli ktoś cię zaczepia, zawsze możesz do mnie przyjść. Wiesz o tym. Wiem, dziękuję panie Dobrze. Naprawdę nic się nie dzieje. Cicho! Uczniowie wciąż pamiętają, że Konrad w przeszłości nękał jedną z koleżanek, a później próbował popełnić samobójstwo. Licealista wie, że trudno będzie mu odzyskać zaufanie innych. Ze wszystkich uczniów tylko kilka osób odnosi się do niego życzliwie. Jedną z nich jest Weronika Śmiałek. Dobra, idziemy, zbijamy się, ej! Pomogę ci, co? Co się stało? Potknąłem się, a że wciąż mam rozwalony zamek w plecaku, no to sama wiesz. I nikt się nie popchnął? Weronika, daj spokój, proszę. To daj spokój! Wiesz, jak ty mnie denerwujesz, że dajesz się tak sobą pomiatać? Trochę sobie zasłużyłem. Wszyscy dalej pamiętają, że to ja jestem tym psycholem, co stalkował tą dziewczynę. Ale za parę miesięcy matura, zacznę studia z czystą kartą. Dobrze, ale to, że popełniłeś błąd kiedyś tam, to nie znaczy, że oni mają cię teraz cały czas traktować jak śmiecia. Ale zrozum to, ja nie chcę z nimi walczyć, ja ich wolę po prostu ignorować. Konrad. Tak? Masz we mnie zawsze oparcie i możesz ze mną zawsze na każdy temat pogadać. Ale chcę, żebyś wiedział, że mi się nie podoba to, jak oni cię traktują. Wiem, naprawdę dziękuję. Nie ma za co. A tak w ogóle to co robisz dziś wieczorem? Nic. A to może poszłabyś ze mną do kina, albo po prostu pogadalibyśmy spoko, i posiedzieli. Jasne. No to jesteśmy w kontakcie. No, zgadamy się. Cześć. Cześć. Weronika to moja jedyna kumpela. Zgadaliśmy się od razu, jak wróciłem do szkoły i nie przeszkadzały jej moje dawne historie. Niestety nie każdy jest tak wyrozumiały jak ona, no ale trudno. Muszę dotrwać do końca szkoły i unikać problemów.